Telefoniczni goście, Leszek Pieńczak. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa, witam Panie Redaktor. Leszek Pieńczak, terapeuta uzależnień. Pracuje w szpitalu w Ciborzu na oddziale terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet. Wszystko się zgadza, Panie Leszku? Tak jest, oczywiście. Witam serdecznie jeszcze raz. I po drugiej stronie mamy Panią Agnieszkę. Teresę. Panią Teresę. Pani Teresa skąd? Z Gozdnicy. Witam serdecznie. Witam Pani redaktor. Witam Pana Leszka, naszego przyjaciela ruchu trzeźwościowego. No właśnie. Tak jak co miesiąc spotykamy się różnie. Raz w studiu, raz telefonicznie. I rozmawiamy o problemach związanych z alkoholem. Sierpień to miesiąc trzeźwości. Co prawda on już się kończy, więc Panie Leszku, jak to jest? Mniej piliśmy w tym miesiącu, mniej się osób zgłaszało, jest lepiej na przestrzeni lat. Jak to wygląda? W zasadzie pewnie różnicy wielkiej nie ma, jeżeli chodzi o, gdybyśmy pod uwagę wzięli ilość czy częstotliwość osób, które odwiedzają poradnie uzależnienia, czy punkty konsultacyjne, czy jak przez pryzmat oddziału, na którym my pracujemy, popatrzeć, to w zasadzie tutaj na pewno nie ma różnicy. Tak in plus, to znaczy nie jest mniej przyjęć, nie mamy mniej osób w poradniach, ale na pewno ważnym jest, że przynajmniej raz do roku w taki szczególny sposób się akcentuje oczywiście trzeźwość w Polsce i tak jest corocznie w sierpniu właśnie. Tutaj te akcje podejmuje głównie Kościół katolicki, bo od lat obchodzony jest sierpień właśnie jako miesiąc trzeźwości. Każdego roku nadaje się temu miesiącowi jakby inną rangę, przyświeca rokrocznie inne hasło ogłoszone tutaj przez Kościół. Apel jest skierowany oczywiście głównie do wiernych czy do katolików, ale nie tylko oczywiście, bo o tym się mówi też w mediach, więc z tym apelem na pewno się tutaj Państwo, tak jak nas słuchają, nieraz spotkali gdzieś wcześniej w mediach. W tym roku hasło, jakie przyświecało i przyświeca cały czas, bo jeszcze mamy końcówkę, ale jednak sierpnia, brzmi: nie piję, bo kocham, nie piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowiedzialnego życia, nie piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili. Tak możemy wyczytać w apelu zespołu Konferencji Episkopatu Polski w tym roku w sierpniu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych na tegoroczny właśnie miesiąc sierpień trzeźwości. Ja się tak zastanawiam, czy to w ogóle ma sens, organizowanie takiego miesiąca trzeźwości. Czy to rzeczywiście dociera do ludzi, te apele? Czy to jest skuteczne? No, na pewno nie do wszystkich. To tutaj byśmy w iluzji pozostawali, gdybyśmy, czy ja bym pewnie powiedział nieprawdę, gdybym powiedział, że tak, dociera, że zdecydowana większość się wsłuchuje w ten apel i idą za tym jakby wymierne efekty, bo na pewno aż tak dobrze nie jest, ale ja też często, jak się spotykamy w studiu od dłuższego już czasu z panią redaktor, to raz po raz jak na ten temat, czy o tym rozmawiamy, to mówię, że każda inicjatywa podejmowana, czy to w mediach, czy w każdy inny sposób, która gdzieś trąci, zahacza o trzeźwość, jest naprawdę cenna i ważna dla skali zjawiska problemu, jakim jest choroba alkoholowa, a zanim choroba alkoholowa, to pijaństwo, na przykład w naszym kraju, bo no przyznać musimy chyba wszyscy, że to jest zjawisko dość spore, nie chcę powiedzieć powszechne, ale no jakby w naszej tradycji dość mocno zakorzenione i w wielu, wielu przypadkach i sytuacjach czy uroczystościach, podczas wielu sytuacji, uroczystości alkohol cały czas i ciągle jednak w Polsce jest obecny. Nie mówię, że się podczas każdego wesela, czy imienin, czy urodzin, czy wtedy, kiedy grillujemy, to wszyscy, jak siedzimy, upijamy się z automatu tym alkoholem, ale na pewno no, jest to dość często trunek, bez którego sobie nie wyobrażamy tego typu okoliczności, niestety, w Polsce. A pani zdanie, pani Teresa, czy takie inicjatywy mają sens? Jak pani uważa? Halo? Znaczy ja bardzo popieram taką inicjatywę. Zresztą może powiem troszeczkę ze swojej strony, że u nas w mieście. Nasz ruch trzeźwościowy, jaki powstał 20 lat wcześniej przy parafii. I fajnie, bo fajnie, że powstał. Halo? Tak, tak, słuchamy panią i słyszymy. Ponieważ promujemy tą trzeźwość w naszym małym miasteczku już
20 lat. I czy to się opłaca, czy to po prostu nie opłaca? No może, czy warto? Czy ma sens? Dzisiaj po tylu latach mogę powiedzieć, że warto. Zmieniliśmy troszeczkę inną formę tej promocji od 7 lat. Organizujemy takie rajdy trzeźwościowe w miesiącu sierpniu i wydaje mi się, że warto, ponieważ dołączają do tego rodziny całe i z dziećmi i fajnie, że a jakie działania coś takiego, proszę. Tak, bo chcę zapytać, mówi pani teraz o rajdach, a chcę zapytać, jakie działania są najskuteczniejsze, żeby przeciwdziałać tej chorobie, bo mówimy tu o chorobie alkoholowej. Co to? Nie wiem, ja mogę tylko powiedzieć o swoich doświadczenia, jestem osobą współuzależnioną. To znaczy, że pani nie ma tego problemu, tylko małżonek, tak? Tak, ale od 20 lat wspólnie z mężem pracujemy na rzecz trzeźwości w naszym mieście. A na czym ta... Aha, rozumiem. A mąż pracuje nad sobą, pani też nad mężem? Czy jak to jest w tej waszej relacji? Pomagając innym przez właśnie takich ludzi jak pan Leszek, terapeuci. Po prostu w naszym miasteczku wydaje mi się, że już każdy wie, że jest taka pomoc, że można gdzie się udać i terapeuci... przyjeżdżają do naszego miasteczka właśnie raz w miesiącu. I często pani korzystała z takiej pomocy? Wcześniej, kiedy zaczynaliśmy wspólnie z mężem, to jeździliśmy aż do Żagania, do Ciborza, do Żar. A może pani troszeczkę powiedzieć, jak to było w pani rodzinie? To znaczy mąż pił, pani nie, tak? Tak. I jak długo pani się z tym zmagała, zanim poprosiła pani kogokolwiek o pomoc? Myślała pani, że sobie pani sama poradzi? Na początku tak myślałam. Na początku to był 20-30 lat wstecz, to był taki tabu temat. Wstydziła się pani, tak? Tak, jak wielu innych. Człowiek ukrywał. Ale czego tak naprawdę się pani wstydziła? Nie wiem, dzisiaj nie umiem tego powiedzieć, ale dzisiaj chciałabym głośno wszystkim mówić, że nie ma czego się wstydzić, bo i tak wszyscy wiedzą, widzą. A proszę powiedzieć, jak próbowała pani sama, nie wiem, męża przekonywać, to właśnie jakich metod, jakich form, co pani stosowała, w jaki sposób pani z mężem rozmawiała? To były prośby, groźby, apele? No nie wiem. To były rozmowy, ale u nas była taka sytuacja, że mąż sam poddał się terapii bez mojej tam... No wiedział, że po prostu chyba sobie nie radzi. I ja dowiedziałam się dopiero wtedy, kiedy mąż oznajmił, że idzie na terapię, nie? Że idzie spróbować. To było trafne. Jakie? Trafne to było, trafne. No bo poszedł i rzeczywiście, jasne. Ja nie wierzyłam jeszcze przez może kilka lat, ale udało się. To była pani szczęśliwa. A proszę powiedzieć, być może słuchają nas teraz kobiety, które były, są w podobnej sytuacji. No właśnie, co by pani powiedziała takim kobietom, które mają problem z mężem, który pije po prostu, nadużywa alkoholu? Dzisiaj już nie ma tego problemu. Dzisiaj można wszędzie się udać i zadzwonić i... Och, to jest pozorne, nie do końca. Są jeszcze takie panie, które naprawdę wstydzą się tego. Wstydzą się mówić, ukrywają, stoją murem za plecami męża i mówią, że nie. Zaprzeczają. Tak, dokładnie. Czyli pani i mąż, pani też pokonała ten wstyd, rozumiem, ale to było... Cała rodzina, bo to cała rodzina pracuje nad tym i bardzo się cieszy, bo i dzieci to zaakceptowały, no i muszę tak powiedzieć, że po prostu to jest cała rodzina chora, kiedy w domu jest alkoholizm. Czyli ten pierwszy krok... Tak? Proszę bardzo, panie Leszku. To znaczy chciałem tu wejść słowo na sekundkę, bo przykładem, no tutaj rodzina Teresy, którą znam od wielu, wielu lat, Stefana, całą rodzinę właściwie przez te lata była okazja też już oczywiście poznać, no to jest przykład takiej wzorcowej rodziny, która przez lata zdrowieje z roku na rok coraz bardziej i ten poziom akceptacji choroby
męża, w przypadku dzieci ojca, bo rodzina tutaj u Teresy jest, to jest liczna rodzina, wielodzietna, no to ten poziom jakby zrozumienia i akceptacji u dzieci jest naprawdę wzorcowy, ale to jest też tak, że pracowali na to ciężko oni jako rodzice od samego początku właściwie swojego zdrowienia, bo najpierw zaczął się leczyć Stefan właśnie, czyli małżonek. Równocześnie prawie też po pomoc sięgnęła tutaj Tereska, która z nami jest, żona. No i oczywiście w taki super i świetny sposób gdzieś potrafili na etapie zdrowienia męża ojca, no jakby podejmować ten temat związany z chorobą alkoholową tutaj u małżonka. No i to, jak obserwuję przez te wszystkie lata, to jest wzór, konspekt bym powiedział, dla radzenia sobie właśnie z problemem osoby uzależnionej w rodzinie. Nie zawsze to tak pięknie wychodzi, bo czasami brakuje chęci, odwagi u małżonka, współmałżonka, żeby do terapii go też zachęcić i zaprosić. Czasami, jeżeli to się dzieje, to trwa krótko. Czasami jest tak, że ktoś jest w takim oporze, że nie wiem, wychodzi z założenia, że powinien się leczyć alkoholik czy alkoholiczka, ta żona czy mąż, a zmęczeni, i tu się też nie ma co dziwić oczywiście na etapie związanym z piciem, zmęczeni współmałżonkowie jakby wychodzą z założenia, że no oni już zrobili na tym etapie wszystko, doprowadzili do momentu, gdzie poszedł na leczenie uzależniony bliski, no i to właściwie wystarczy, ale to oczywiście nie tak, bo to jest dopiero początek tej nowej, dobrej drogi, pod warunkiem, że oczywiście później chcą współpracować wszyscy, to jest wtedy modelowo idealnie, ale nie zawsze się tak dzieje oczywiście. No to gratulacje Pani Tereso, Pani i Pani rodzinie. Bardzo serdecznie dziękuję, że zechciała Pani z nami dzisiaj porozmawiać. Pozdrawiamy jeszcze raz. Dziękuję. Panie Leszku, a do Pana mam takie pytanie. Czy rzeczywiście to, że jest tyle możliwości, dużo, dużo więcej niż 10 czy 20 lat temu, czy to znaczy, że w ludziach też jest więcej odwagi, żeby zgłaszać się do tego rodzaju placówek? To się właśnie na tę odwagę nie przekłada na początku właśnie, przynajmniej, bo jak trafia ktoś, czy dzwoni na przykład do mnie, czy na oddział, czy po prostu zadzwoni osoba, bo zdobędzie numer i rozmawiamy, przykład tej czy innej rozmowy pokazuje, że co z tego, że o tym się tak dużo mówi i jest na pewno o zdecydowanie lepiej niż przed wielu laty, skoro podczas tej rozmowy wychodzi tak głęboko i mocno zakorzeniony poziom strachu, wstydu, lęku przed sięgnięciem po tę pomoc, która właściwie dzisiaj jest całkiem nieźle u nas w Polsce w sumie rozbudowana, na naszym terenie lubuskiego również, więc trzeba naprawdę dużo, dużo jakby czasu poświęcić i spędzić podczas tej rozmowy pierwszej czy kolejnych, żeby zachęcić te osoby czy osoby do tego, żeby zechciały jednak przełamać w sobie ten lęk, opór, strach, no i zaczęły działać po prostu. Ale Panie Leszku, z tych Pana doświadczeń już przecież długich wynika, że no, to, o co pytam Panią Teresę, czego tak naprawdę się ludzie wstydzą? No, wstydzą się. Żeby zrobić ten krok pierwszy, tak? W kierunku trzeźwienia. To jest paradoks, ale wstydzą się tego, co ludzie powiedzą, że ludzie zobaczą. To jest oczywiście chore, jak wszystko w tej chorobie na etapie uwikłania się czy uwikłania w swoje uzależnienie, bo dopiero gdzieś na dalszym etapie zaczynają widzieć i rozumieć, że w zasadzie to właśnie było chore, to było niepotrzebne, bo przecież niczego złego nie zaczynali czy nie zaczęli robić w momencie, kiedy się po taką pomoc udali w końcu i nareszcie, ale zanim do tego dochodzi i następuje ten moment, to właśnie ten paradoksalny, paraliżujący wstyd sprawia, że nie tyle wstydzą się osoby uzależnione tego, co robią wtedy, kiedy piją, w tych ilościach i swojego zachowania, a co dla nich ogromnym wstydem właśnie i barierą trudną do przeskoczenia jest to, żeby się udać do placówki czy do miejsca, do poradni, która świadczy pomoc, żeby zapukać po tę pomoc. No to jest dziwne, ale taka to jest choroba. Staje się złożoności, ja zawsze mówię, trochę dziwna i trudna do zrozumienia, tak z boku patrzą. Mamy kolejną panią na drugiej linii, pani Agnieszka. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor. Pani Agnieszko, z tego co wiem, to jest Pani na terapii w Ciborzu, właśnie na oddziale terapii uzależnienia od alkoholu. Od kiedy i do kiedy, Pani Agnieszko?
Przyszłam tutaj na terapię od 4 praktycznie sierpnia. Mhm. Nawet nie sądziłam, że to jest miesiąc trzeźwości. Mhm. To było dla mnie zaskoczenie, jak tutaj zaczęłam terapię i się dowiedziałam. Tym bardziej mnie to też utwierdziło w przekonaniu, że dobrze zrobiłam, że dobrą decyzję podjęłam. Także tutaj w tym kierunku to jestem nawet dumna z siebie. Pięknie to brzmi, a proszę powiedzieć, ten problem z alkoholem od kiedy pani ma? Problem z alkoholem borykam się od 10 lat. A ile teraz pani ma lat, jeśli można wiedzieć? 45. Mhm. Tutaj mi też dużo pomogła moja terapeutka w moim mieście, która mnie kierowała. A można wiedzieć, jakie miasto? Czy nie? Jeśli pani nie chce mówić, to nie ma tak. Żagań. Mhm. I ona mnie tak też kierowała w tamtym roku, już nawet wspominała, ale ja nie byłam gotowa na to. Ja jeszcze się tak ociągałam. Ale dzisiaj wiem, że to była naprawdę dobra decyzja i wielkie ukłony dla mojej terapeutki i cieszę się z tego bardzo, że jestem tutaj wśród dobrych ludzi, którzy mi wierzę w to, że mi pomogą. A proszę powiedzieć, co to znaczy być już gotowym na terapię? Kiedy się nie jest gotowym, a kiedy już się czuje, że to jest właśnie ten moment? W moim przypadku wyszło to tak, że ja po prostu już tak wpadłam w to uzależnienie, że ja nie potrafiłam sobie radzić z niczym, z emocjami, z uczuciami. Byłam wycieńczona fizycznie i psychicznie i potrzebowałam tej pomocy takiej fachowej, profesjonalnej. I to mnie też skłoniło, mówię, no muszę coś zrobić ze sobą, muszę wyjść po pomoc, bo ja sobie z tym sama nie poradzę. A można wiedzieć, co pani piła, kiedy, ile? No przede wszystkim dlaczego? No tutaj są sprawy osobiste i małżeńskie. Mhm. Co piłam? No piłam przeważnie piwo. A, to ile tych butelek dziennie było piwo? No, zaczynało się od jednego, tak jak to wszyscy przeważnie, jedno, dwa, później. A później? Później były imprezy weekendowe, picia weekendowe, później się to przekładało na tygodnie, już codziennie. Ale ile tego piwa? No 6, 7 do 8. Rozumiem. Codziennie. I łączyła pani jeszcze z jakimś innym alkoholem, czy tylko nie, piwo? Nie, to akurat w moim przypadku to było tylko piwo. Tylko. Ale było codziennie później już. Rodzina, ma pani rodzinę, pani Agnieszka? Tak, mam rodzinę, mam męża i 2 dzieci. Były prośby, mamo, przestań? Były, oczywiście. Były prośby, obiecywania z mojej strony, że nie będę, że dam radę. No ale niestety, ta choroba tak mi zniweczyła moją psychikę i organizm, że po prostu potrzebowałam pomocy. Rozumiem. Rodzina zadowolona czy szczęśliwa, że poszła pani na terapię? Że myślę, jest pani że w terapii? Tak. Myślę, że tak, że się cieszą, bo to była decyzja moja, nie była taka, że wymuszona, powiem tak. Tylko po prostu moja decyzja, tak jakbym dojrzała do tego, że i dała sobie sprawę, że nie poradzę sobie z tym problemem sama. A jak pani sobie radzi teraz w tej terapii? Powiem pani redaktor, że jestem zdumiona i jestem bardzo mile zaskoczona. Że? Tutaj tym klimatem, tym podejściem do pacjenta przez terapeutów. No mówię, ja poszłam sama z dobrej woli i chciałabym jak najwięcej nauczyć się żyć w trzeźwości. Jak żyć w trzeźwości? Tutaj naprawdę jest... No ja się czuję tutaj, łapię całą wiedzę, to wszystko, żeby jak najwięcej zapamiętać, jak najwięcej się nauczyć i wykorzystać to później, jak wyjdę stąd. Świetnie, gratuluję pani. Ale jeszcze proszę powiedzieć pani Agnieszka, bo mówi się, że kobiety piją inaczej. To jak, tak. To jak pani piła, pani Agnieszka? Najpierw było to picie takie w towarzystwie, później zaczęły się problemy i piłam w samotności. Tam w samotności zamykałam się w pokoju i kupowałam sobie tą, przypuśćmy, zgrzewkę 4 czy tam 6 piw i siedziałam i piłam. Użalanie się nad sobą,
Taka się robiłam w sumie ofiarą tej choroby, bo i tych problemów, to wszystko mnie przeciążało, dlatego tak izolowałam się od ludzi. Chciałam, tak się pchałam w ten dół, bo chciałam być sama ze swoimi problemami i to tak. Czyli rada... Tak... Jeszcze raz proszę, proszę powiedz. Z tego, co pani mówi, to rada jest taka, żeby nie zostać samemu z tym problemem. Nie. Żeby wyjść. Nie. Tak, wyjść do ludzi, tylko ludzi takich, którzy wyciągają z tego dołka. Nie do osób znajomych, którzy tam piją ten alkohol i namawiają. A było też w pani przypadku, przepraszam bardzo, ale było w pani przypadku też tak, że znajomi widzieli, że ma pani ten problem, a jednak zachęcali panią do picia? A tak, były takie sytuacje, że wiedzieli, że mam problem, ale mówi pani, że czy zachęcali, tak? Tak. Było kilka takich sytuacji. Potrafiła ale pani odmówić, czy nie? Jeżeli chciałam wyjść z fasonem, to tak. Z podniesioną głową chciałam pokazać, że jednak potrafię odmówić, to nie piłam. Oj, da sobie pani radę, pani Agnieszka. Z fasonem da sobie pani radę. Trzymam za panią kciuki i bardzo serdecznie dziękuję, że zechciała pani z nami dzisiaj porozmawiać. Dziękuję. Pozdrawiam. Pani Agnieszka, pana Leszka chcę zapytać. Panie Leszku, kiedyś już o tym mówiliśmy, że czy można się rzeczywiście uzależnić? Mówimy, że ktoś jest uzależniony od alkoholu, pijąc tylko piwo. Bo niektórzy uważają, że pijąc tylko piwo, to nie ma problemu. Tak. Uzależnieni już ludzie w pewnym momencie, jak zaczynamy rozmawiać i dochodzi do pierwszej na przykład rozmowy z pozycji znowu poradni, czy już detoksu nawet, jak to się na dziale detoksykacyjnym przychodzi na rozmowę w sprawie ewentualnej terapii, to czasami to wtedy w rozmowie słyszę i to u mężczyzn i u kobiet, ale u kobiet może częściej rzeczywiście, ja piję tylko piwo, albo ja piję piwo, nawet bez tego tylko, ale żeby podkreślić i pokazać, że w zasadzie no nic takiego złego się nie działo, może czy aż tak bardzo źle nie było, no bo to było piwo, a nie wódka czy te nie wiem, no te inne alkohole, więc w podejściu czy w myśleniu u ludzi, czy to uzależnionych, czy nieuzależnionych, rzeczywiście jest tak, niestety dość często, że to piwo traktujemy jako taki napój, który może nas nie uzależni właśnie, który w sumie jest na tyle bezpieczny, że w zasadzie jeśli to jedno piwo, może dwa sobie tam wieczorem, czy w ciągu dnia wypijemy, czy w urlopie, czy tak jak teraz mamy taki okres jeszcze cały czas wakacyjny, czy letni, no to się nic takiego złego nie stanie, ale piwo to też jest alkohol, to jest jedna rzecz, a i od piwa oczywiście i niestety też się można uzależnić, więc to nie jest tylko piwo. Mhm. A ile trzeba byłoby pić piwa, żeby się właśnie uzależnić? Czy jest taka... To nie chodzi o to nie ma takiego progu, bo każdy organizm, każdy z nas ma ten organizm trochę inny i w zasadzie to nie ilości chodzi, o ilości chodzi tak bardzo, to o częstotliwość. Rozumiem. W sumie, jak często sięgamy po to piwo. Jeżeli sięgamy po nie częściej niż raz, dwa w tygodniu, no to tu może zacząć się oczywiście problem, czy możemy zacząć mówić o problemie. Mhm. Więc to zależy od częstotliwości, ale za nimi idą ilości, bo też uzależnienie nie pojawia się tak od środka, czy od samego końca o nim nie mówimy, więc z reguły jest tak, że na początku człowiek pije tego piwa właśnie jedno, dwa, trzy, cztery weekendowo na przykład, powiedzielibyśmy tylko, ale potem te ilości z racji uzależnienia się od tego piwa, czyli od alkoholu, zaczynają wzrastać jednak. I zaczynamy odpowiednio więcej pić, znowu przynajmniej do pewnego momentu, bo to tolerancja później też w wielu przypadkach się zmienia u wielu ludzi. To znaczy do pewnego momentu potrafią pić dużo, a później następuje moment takiego zjazdu, gdzie dla osiągnięcia efektu tego, który chodziło na samym początku, czy w pierwszych powiedzmy miesiącach, czy latach, no już organizm nie przyswaja tych ilości tak dużych i tak dużo i wtedy tego alkoholu znowu można wypić w sumie, znaczy można, pije się trochę mniej. Dobrze, żebyśmy też nie wystraszyli smakoszy piwa. Można pić piwo i też się nie uzależnić, prawda? Oczywiście.
No to oczywiście, że tak. Ja myślę, że tak łatwo i szybko nie wystraszymy, panie redaktor, bo ja nie wiem, dzisiaj nawet w pracy rozmawialiśmy do południa ze swoim zespołem, z moją kadrą przez chwilę na temat piwa, ale bardziej tego nawet bezalkoholowego, które w tym roku mam wrażenie, że jest takim chyba przebojem na rynku, bo bardzo często się z nim można spotkać w sklepach, sam to widzę, jak przechodzę między półkami i tego piwa 0,00% jest w tym roku chyba więcej niż w poprzednich latach, to znaczy firmy wypuściły na rynek, to jest w zasadzie taka lemoniada, byśmy powiedzieli, no bo co to jest za piwo, w którym nie ma piwa tak naprawdę, skoro ono jest 0%, ale jest w tym roku tak jakoś na potęgę, mam wrażenie, reklamowane i no i chyba dość chętnie też spożywane przez ludzi. No to takie jest mniejsze zło, bo jeżeli jest to piwo 0%, no to okej, okay, ale dla osoby uzależnionej piwo bezalkoholowe to też jest coś, na co człowiek, który pozostaje w abstynencji, musi uważać, dlatego że to jest coś, co może wyzwolić chęć wypicia tego konkretnego już z dodatkiem alkoholu piwa, niestety i oczywiście. No w każdym razie trzeba ten zdrowy rozsądek zawsze zachowywać. Mamy panią Małgorzatę na drugiej linii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Małgorzata też jest na terapii w Ciborzu. Od kiedy, pani Małgorzato? Jeszcze raz proszę powtórzyć, bo nie słyszę. Od kiedy na terapii pani jest w Ciborzu? Już mówię. Na terapii jestem od 15 lipca. Sama się pani zgłosiła, czy... Nie, to była decyzja mojego męża. Czyli... Halo? Tak, troszeczkę, tak. Już w porządku? Dobrze. Pani Małgorzata, a mogę wiedzieć, z jakiej miejscowości pani jest? Jeśli pani nie chce mówić, to proszę nie mówić. Jeszcze raz proszę powtórzyć pytanie, bo nie za bardzo... Z jakiej miejscowości pani jest? Z jakiej miejscowości pochodzę? Już mówię, pochodzę z Głogowa. A to co takiego się stało, że mąż postanowił spowodować, że znalazła się pani właśnie na terapii w Ciborzu? Jak długo pani piła? Jak długo? No, piłam przez ostatnie 3 lata. Byłam w ciągu alkoholowym. Popijałam sobie piwo codziennie. Nie radziłam sobie po prostu z emocjami. No i wpadłam w alkoholizm. To jest takie ogólne pojęcie, nie radziłam sobie z emocjami. Tam mniej więcej wiemy, o co chodzi, ale to jakieś takie problemy zawodowe czy domowe. Ogólnie, nie musi pani w szczegółach tutaj oczywiście... Raczej problemy takie rodzinne. Rozumiem. I nastąpił, i to już sięgnęła pani tak zwanego dna? Był już taki moment? Tak. Jeżeli mąż by nie zainterweniował, no to myślę, że nie zaprzestałabym swojego picia i to już była ostatnia moja faza, a później tylko śmierć. No, bardzo mocne słowa, Boże, ja zdaję sobie z tego sprawę teraz, będąc tu na terapii. A wcześniej mąż interweniował? Wcześniej też były takie próby? Tak, słyszałam od męża słowa takie, że nie radzę sobie z alkoholem. Żebym zrobiła coś z tym, żebym poszła gdzieś do poradni, gdzieś na meetingi AOS-kie. Ale ja to bardzo, bardzo mocno wypierałam z siebie. Nie chciałam się przyznać do tego, że jestem uzależniona od alkoholu. Mówiłam o tym głośno, ale równie dobrze okłamywałam sama siebie, bo chowałam te piwa w szafie, w torebce, tak żeby mąż nie widział tego, bo mój mąż jest trzeźwiejącym alkoholikiem od 17 lat i jego to po prostu drażniło. Także musiałam to robić w tajemnicy przed mężem. Oczywiście on później wyczuł, że spożywałam to piwo, no ale nie chciałam, żeby to stało na jego oczach, na jego widoku, żeby było poza zasięgiem jego wzroku. A macie państwo dzieci? Tak, mamy. 2 córeczki. A w takich sytuacjach to się w ogóle nie myśli, prawda? O rodzinie, o dzieciach, o mężu. Jak się sięga po kolejną butelkę? Myśli się, oczywiście, że się myśli, tylko że moje córki obydwie są już dorosłe. Córka starsza jest już samodzielna. Młodsza córka ma 24 lata, która mieszka z nami. I niejednokrotnie też słyszałam od córki: mamo, nie pij już tego piwa.
proszę cię, nie idź do sklepu. Ale jednak to było silniejsze ode mnie i wychodziłam i kupowałam sobie to piwo. No i później piłam. Ale mieszała też pani z innymi alkoholami? Proszę? Z innym alkohol też pani piła? Bardzo rzadko, bardzo rzadko. Mhm. Zdarzało się, że piłam jakieś tam, jakąś tam wódkę na jakichś tam uroczystościach, urodzinach albo imieninach. Mhm. A przeważnie piwo. Kiedy pani kończy terapię, pani Małgorzato? 13 października. A jak się pani czuje, to tak środek tej terapii? Jak pani daje radę, jak wytrzymuje? No szczerze powiem, że na początku było mi bardzo ciężko, tym bardziej, że tak jak mówię, że mąż mnie prawie zmusił do tego, zmusił mnie do tego, nie prawie, tylko zmusił mnie do tego. A co takiego powiedział, że mówi pani, że zmusił? Znaczy u mnie to jest taka długa historia, bo ja jechałam do Warszawy na wycieczkę z całą rodzinką i z ludźmi z ruchu trzeźwościowego. I bardzo źle się w autokarze czułam i po wyjściu z autokaru, jakbyśmy już dojechali na miejsce, po prostu straciłam przytomność. Straciłam przytomność, bo odstawiłam alkohol na 3 dni, nie piłam i myślę, że w tym momencie pojawił się głód alkoholowy. No i upadłam. Ocknęłam się w szpitalu dopiero w Warszawie. No i mąż szybciutko postarał się o miejsce tutaj w Ciborzu. I przywiózł mnie prosto z Warszawy tu do Ciborza na oddział. Rozumiem. Na terapię. Buntowała się pani, czy jednak już pani zaakceptowała? Strasznie. Strasznie nie było się buntowałam. Łatwo. Strasznie się buntowałam. Czułam straszną niechęć do męża. Nienawiść. A nawet powiem, śmiem odważyć dzisiaj i powiedzieć, że pogardę. Bo byłam strasznie tym zaskoczona, że tak ze szpitala do szpitala mnie przywiózł i zrobił to za moimi plecami. Teraz będąc tu, zdaję sobie sprawę, że zrobił to dla mojego dobra, tym bardziej, że usłyszałam to kilkukrotnie od męża już, że zależy mu na mnie i chce, żebym była trzeźwa. A ja myślę, że panią po prostu kocha pani mąż, że nie zostawił pani samej w takim stanie. A z jednej strony, natomiast tutaj jak słuchałem wypowiedzi pani Gosi, no to poraża mnie jako też słuchacza w tym momencie, bo jestem dzisiaj po tej drugiej stronie bardziej, nie jesteśmy tam razem w radiu, ale poraża ten stopień jeszcze tak niedawno odczuwanej przez panią Gosię, na przykład jak ona tu mówi o tej nienawiści, o tej złości na męża, nie, to jest po prostu niebywałe. Tak jak się tego słucha, to człowiek sobie myśli, no ale za co, o co, po co, przecież chciał ten mąż dobrze. Do jakiego stopnia jest to rozbudowane i rozmuchane u osób uzależnionych, to tutaj te wypowiedzi, ta wypowiedź też to pokazuje i ogrom tego widzimy, nie? Jakie to jest w sumie trudne do przepracowania, żeby popatrzeć na te, tak jak pani redaktor powiedziała, na akty chyba miłości jednak. Ja tak uważam, tak, oczywiście. Tak, ale też myślę, że bardzo szczera jest pani Małgorzata sama ze sobą i to chyba też jest jakaś tam część sukcesu i wychodzenia z nałogu, prawda? Żeby nie zakłamywać, żeby w dalszym ciągu nie zakłamywać. Panie Leszku, mamy panią Dominikę na linii 20:45. Przypomnę, Leszek Pieńczak jest na jednej linii, terapeuta uzależnień, pracuje w szpitalu w Ciborzu na oddziale terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet. I tam właśnie też znalazła się pani Dominika. Dobry wieczór, pani Dominiko. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor. A jak to się stało, że tam się pani znalazła, pani Dominiko? A stało się to przy pomocy mojej rodziny, mojej siostry, taty i znajomego psychiatry. Ponieważ już było niedobrze bardzo? Tak, było niedobrze i interweniowała rodzina, wujek. I tym sposobem znalazłem się 31 lipca na terapii. Mhm. A jak długo pani, od kiedy ma pani problem z alkoholem? Szczerze powiedziawszy, to moje pierwsze spotkanie z alkoholem było w wieku 18 lat.
A teraz ma pani ile? 38. Młoda kobieta. No ale a z alkoholem długa przyjaźń. Długa przyjaźń, bo miałam ku temu sprzyjające warunki. A co to znaczy, pani Dominik? Rodzice posiadali klubu kawiarnię, posiadali dom weselny. Wiadomo, co za tym idzie. Przeważnie na takich imprezach jest alkohol. No i tym sposobem ja spróbowałam, a później miałam okazję i popijałam. Najpierw popijałam delikatnie, później popijałam już po kryjomu, tak żeby rodzice nie wiedzieli. Aczkolwiek był czas taki, że rodzice się zorientowali i mnie upominali, że piję za dużo, że przesadzam, żebym zrezygnowała. Ten stan trwał 2 lata, gdzie posłuchałam się, nie piłam. Później wróciłam do nałogu. Dalej były imprezy, jak to za młodych lat, zabawy, dyskoteki. No i ta moja choroba się rozwijała. Ten alkohol ze mną był przez cały czas. Były też nieudane związki, były jakieś zaręczyny i to wszystko rzutowało na mój stan psychiczny. Ja po prostu byłam słaba i uciekałam ten alkohol. Mhm. A czy teraz ma pani jakąś rodzinę już założoną, czy nie? Nie. Ja mieszkam z tatem. Moja mama zginęła tragicznie i to też był powód do pijaństwa. Głęboki żal. I mieszkam tylko z tatem i jestem sama. Rozumiem. Bo chciałam zapytać właśnie, jak najbliżsi według pani, widząc, że córka czy syn ma problem już naprawdę z alkoholem, to jakby nie reagować? Czy to powinna być taka delikatna perswazja? Czy to jakieś takie kategoryczne stanowisko? I jak pani uważa? Nie, moja rodzina postawiła kategoryczne warunki. To była taka stuprocentowa interwencja. Wzięła mi siostra na rozmowę, ponieważ mam tylko jedną siostrę i ona mi wręcz tłumaczyła i dosłownie wykrzykiwała do mnie, że jestem już alkoholiczką, żebym się wzięła za siebie. Takie samo stanowisko przyjął mój tato. Również mi tłumaczył, przeprowadzał ze mną rozmowy. Ja chodziłam też, korzystałam z porad psychologa, psychiatry i też dostałam takie porady, że ja powinnam iść na tą terapię, że to już jest alkoholizm. A jak usłyszała pani, pamięta pani, kiedy po raz pierwszy usłyszała pod swoim adresem, że jest alkoholiczką? Tak, pamiętam. I co to za uczucie było? To było 2 lata temu, bo ja też mam trochę inne problemy ze zdrowiem i miałam okres niepicia 6 lat. Pracowałam, nie piłam, chodziłam do kontroli i tak dalej. A po tych 6 latach wróciłam z powrotem do picia i moja siostra się zorientowała i właśnie 2 lata temu, pamiętam, to były święta, wzięła mnie dosłownie pod choinkę i powiedziała mi: Dominika, ty jesteś alkoholiczką, ty powinnaś się leczyć. Ja z tym walczyłam przez te 2 lata. Ja próbowałam się podnosić, próbowałam nie pić, ale później piłam po kryjomu, jednak nie dałam rady. I dopiero ten ostatni czas, kiedy mój tato dosłownie się rozpłakał i powiedział mi: dziecko, ty musisz się leczyć, to ja zrozumiałam, że ja już sobie nie poradzę, że jak już tato płacze nad córką i mówi, że jest źle, to tak faktycznie jest. Proszę serdecznie pozdrowić, jak już pani wróci do domu, tatę i siostrę. Ma pani też, dziękuję bardzo. Też wspaniałą, czułą rodzinę, która, dla której jest pani bardzo ważna. Z tego, co tak, pani... cały czas to podkreślają. No właśnie, tak z tego wynika, z tej pani opowieści. Pani Dominiko, czego pani życzyć w takim razie? Mi wytrwałości. Myśli pani, że to jest to, no właśnie, no myśli. Pewnie niełatwe zadanie przed panią. Oj, bardzo trudne. Ale też myślę, że da pani radę. To w takim razie wytrwałości. A skąd pani jeszcze, może nam pani powiedzieć, skąd pani jest? Tak, mogę, z Zielonej Góry. Z Zielonej Góry. Pani Dominiko, w takim razie wytrwałości. I trzymamy za panią również kciuki i również dziękuję za tę szczerą pani w dzisiejszej audycji wypowiedź. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Kolejna wspaniała kobieta, panie Leszku. Pozdrawiamy wszystkie w tej chwili, które przebywają na terapii u nas. Pani oczywiście. Z wszystkimi się nie da porozmawiać, ale chociaż z tymi trzema i wszystkim
bardzo, bardzo życzę i życzymy jak zawsze tego, żeby właśnie, tak jak pani powiedziała, trwały, czy wytrwać chciały w postanowieniu, bo to jest bardzo, bardzo trudne, tak jak mówią dziewczyny same, no bo już wiedzą, przynajmniej tak od tej teoretycznej strony, dlatego, że nigdy nie obiecujemy przysłowiowych gruszek na wierzbie, tylko pokazujemy, że efekt trzeźwienia zależy w dużej mierze od zaangażowania się w nie samemu, czyli od tej pracy, którą należy włożyć w to i ona nie może trwać tydzień, dwa, miesiąc, trzy, tylko tak naprawdę pamiętać trzeba o wielu, wielu sprawach, kwestiach związanych z trzeźwieniem naprawdę cały czas. No to wtedy są tego, jeśli tak jest, to wtedy tego efekty są wymierne. Mhm. Wytrwałości wszystkim paniom, wszystkim, którzy mają ten problem, prawda? Tak jest. I w tym momencie są w szpitalu w Ciborzu i nas słuchają. Próbujemy się połączyć z panem Jerzym. Jeżeli nam się uda, to świetnie. Jeśli nie, to panie Leszku, chcę pana zapytać, bo chyba o tym nie rozmawialiśmy. Na czym tak naprawdę polega leczenie na pana oddziale? Na oddziale, na którym pan pracuje. Ale mamy chyba z panem Mariuszem mamy połączenie. Dobrze. O, pana mamy dzisiaj jednego. Dobry wieczór, panie Mariusz. Panie Leszku, to zrobił to dla mojego dobra, tym bardziej, że usłyszałam to kilkukrotnie od męża już, że zależy mu na mnie i chce, żebym była trzeźwa. A ja myślę, że panią po prostu kocha pani mąż, że nie zostawił pani samej w takim stanie. Z jednej strony, natomiast tutaj jak słuchałem wypowiedzi pani Gosi, no to poraża mnie jako też słuchacza w tym momencie, bo jestem dzisiaj po tej drugiej stronie bardziej, nie jesteśmy tam razem w radiu, ale poraża ten stopień jeszcze tak niedawno odczuwanej przez panią Gosię, na przykład ona tu mówi o tej nienawiści, o tej złości na męża, nie, to jest po prostu niebywałe. Tak jak się tego słucha, to człowiek sobie myśli, no ale za co, o co, po co, przecież chciał ten mąż dobrze. Do jakiego stopnia jest to rozbudowane i rozmuchane u osób uzależnionych, to tutaj te wypowiedzi, ta wypowiedź też to pokazuje i ogrom tego widzimy, nie? Jakie to jest w sumie trudne do przepracowania, żeby popatrzeć na te, tak jak pani redaktor powiedziała, na akty chyba miłości jednak. Ja tak uważam, tak, oczywiście. Tak, ale też myślę, że bardzo szczera jest pani Małgorzata sama ze sobą i to chyba też jest jakaś tam część sukcesu i wychodzenia z nałogu, prawda? Żeby nie zakłamywać, żeby w dalszym ciągu nie zakłamywać. Panie Leszku, mamy panią Dominikę na linii 20:45. Przypomnę, Leszek Pieńczak jest na jednej linii, terapeuta uzależnień, pracuje w szpitalu w Ciborzu na oddziale terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet. I tam właśnie też znalazła się pani Dominika. Dobry wieczór, pani Dominiko. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor. A jak to się stało, że tam się pani znalazła, pani Dominiko? A stało się to przy pomocy mojej rodziny, mojej siostry, taty i znajomego psychiatry. Ponieważ już było niedobrze bardzo? Tak, było niedobrze i interweniowała rodzina, wujek. I tym sposobem znalazłem się 31 lipca na terapii. Mm-hmm. A jak długo pani, od kiedy ma pani problem z alkoholem? Szczerze powiedziawszy, to moje pierwsze spotkanie z alkoholem było w wieku 18 lat. A teraz ma pani ile? 38. Młoda kobieta. No ale a z alkoholem długa przyjaźń. Długa przyjaźń, bo miałam ku temu sprzyjające warunki. A co to znaczy, pani Dominika? Rodzice posiadali klubu kawiarnię, posiadali dom weselny. Mhm. Wiadomo, co za tym idzie. Przeważnie na takich imprezach jest alkohol. No i tym sposobem ja spróbowałam, a później miałam okazję i popijałam. Najpierw popijałam delikatnie, później popijałam już po kryjomu, tak żeby rodzice nie wiedzieli. Aczkolwiek był czas taki, że rodzice się zorientowali i mnie upominali, że piję za dużo, że przesadzam, żebym zrezygnowała. Ten stan trwał 2 lata, gdzie posłuchałam się, nie piłam. Później wróciłam do nałogu. Dalej były imprezy, jak to za młodych lat, zabawy, dyskoteki. No i ta moja choroba się rozwijała. Ten alkohol ze mną był przez cały czas. Były też nieudane związki, były jakieś zaręczyny i to wszystko rzutowało na mój stan psychiczny. Ja po prostu byłam słaba i uciekałam w ten alkohol. Mm-hmm. A czy teraz ma pani jakąś rodzinę już założoną, czy nie? Nie. Ja mieszkam z tatem. Moja mama zginęła tragicznie i to też był powód do pijaństwa. Głęboki żal. I mieszkam tylko z tatem i jestem sama. Rozumiem.
Bo chciałam zapytać właśnie, jak najbliżsi według pani, widząc, że córka czy syn ma problem już naprawdę z alkoholem, to jakby nie reagować? Czy to powinna być taka delikatna perswazja, czy to jakieś takie kategoryczne stanowisko? Jak pani uważa? Nie, moja rodzina postawiła kategoryczne warunki. To była taka stuprocentowa interwencja. Wzięła mi siostra na rozmowę, ponieważ mam tylko jedną siostrę i ona mi wręcz tłumaczyła i dosłownie wykrzykiwała do mnie, że jestem już alkoholiczką, żebym się wzięła za siebie. Takie samo stanowisko przyjął mój tato. Również mi tłumaczył, przeprowadzał ze mną rozmowy. Ja chodziłam też, korzystałam z porad psychologa, psychiatry i też dostałam takie porady, że ja powinnam iść na tą terapię, że to już jest alkoholizm. A jak usłyszała pani, pamięta pani, kiedy po raz pierwszy usłyszała pod swoim adresem, że jest alkoholiczką? Tak, pamiętam. I co to za uczucie było? To było 2 lata temu, bo ja też mam trochę inne problemy ze zdrowiem i miałam okres niepicia 6 lat. Pracowałam, nie piłam, chodziłam do kontroli i tak dalej. A po tych 6 latach wróciłam z powrotem do picia i moja siostra się zorientowała i właśnie 2 lata temu, pamiętam, to były święta, wzięła mnie dosłownie pod choinkę i powiedziała mi: Dominika, ty jesteś alkoholiczką, ty powinnaś się leczyć. Ja z tym walczyłam przez te 2 lata. Ja próbowałam się podnosić, próbowałam nie pić, ale później piłam po kryjomu, jednak nie dałam rady. I dopiero ten ostatni czas, kiedy mój tato dosłownie się rozpłakał i powiedział mi: dziecko, ty musisz się leczyć, to ja zrozumiałam, że ja już sobie nie poradzę, że jak już tato płacze nad córką i mówi, że jest źle, to tak faktycznie jest. Proszę serdecznie pozdrowić, jak już pani wróci do domu, tatę i siostrę. Ma pani też, dziękuję bardzo. Też wspaniałą, czułą rodzinę, która, dla której jest pani bardzo ważna. Z tego, co tak, pani... cały czas to podkreślają. No właśnie, tak z tego wynika, z tej pani opowieści. Pani Dominiko, czego pani życzyć w takim razie? Mi wytrwałości. Myśli pani, że to jest to, no właśnie, no myśli. Pewnie niełatwe zadanie przed pani. Oj, bardzo trudne. Ale też myślę, że da pani radę. To w takim razie wytrwałości. A skąd pani jeszcze, może nam pani powiedzieć, skąd pani jest? Tak, mogę, z Zielonej Góry. Z Zielonej Góry. Pani Dominiko, w takim razie wytrwałości. I trzymamy za panią również kciuki i również dziękuję za tę szczerą pani w dzisiejszej audycji wypowiedź. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Kolejna wspaniała kobieta, panie Leszku. Pozdrawiamy wszystkie w tej chwili, które przebywają na terapii u nas. Pani oczywiście. Z wszystkimi się nie da porozmawiać, ale chociaż z tymi trzema i wszystkim bardzo, bardzo życzę i życzymy jak zawsze tego, żeby właśnie tak jak pani powiedziała, trwały czy wytrwać chciały w postanowieniu, bo to jest bardzo, bardzo trudne, tak jak mówią dziewczyny same, no bo już wiedzą, przynajmniej tak od tej teoretycznej strony, dlatego że nigdy nie obiecujemy przysłowiowych gruszek na wierzbie, tylko pokazujemy, że efekt trzeźwienia zależy w dużej mierze od zaangażowania się w nie samemu, czyli od tej pracy, którą należy włożyć w to i ona nie może trwać tydzień, 2, miesiąc, 3, tylko tak naprawdę pamiętać trzeba o wielu, wielu sprawach, kwestiach związanych z trzeźwieniem naprawdę cały czas. No to wtedy są tego, jeśli tak jest, to wtedy tego efekty są wymierne. Wytrwałości wszystkim paniom, wszystkim, którzy mają ten problem, prawda? I w tym momencie są w szpitalu w Ciborzu i nas słuchają. Próbujemy się połączyć z panem Jerzym. Jeżeli nam się uda, to świetnie. A jeśli nie, to panie Leszku, chcę pana zapytać, bo chyba o tym nie rozmawialiśmy. Na czym tak naprawdę polega leczenie na pana oddziale? Na oddziale, na którym pan pracuje. Ale mamy chyba z panem Mariuszem mamy połączenie. Dobrze. O, pana mamy dzisiaj jednego. Dobry wieczór, panie Mariu. Panie Leszku, to może o tym innym razem, chyba że jeszcze nam się uda dzisiaj, dobrze? Dobrze. I na drugiej linii mamy pana Mariusza. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Dobry wieczór państwu, witam państwa i wszystkich słuchaczy. Z tego co wiem, to tydzień temu wrócił pan po ukończeniu terapii w Ciborzu do domu. Jak się pan czuje? No czuję się bardzo dobrze. Tak, rzeczywiście tydzień temu ukończyłem terapię, która trwała 8 tygodni. Byłem na terapii od 25 czerwca i 20 sierpnia terapię ukończyłem. Czuję się bardzo dobrze. Czuję to, że terapia dużo mi dała.
dużo mi nauczyła o tym nałogu. A nie wiedział, pan wcześniej o tym tyle? Nie, no definicja oczywiście nałogu czy choroby alkoholowej jest ogólnie znana, natomiast dowiedziałem się więcej szczegółów, więcej tajników, nauczyłem się bardziej rozpoznawać symptomy, no i zostałem wyposażony po prostu w wiedzę i narzędzia, które mam nadzieję pozwolą mi pielęgnować trzeźwość, którą właśnie rozpocząłem po ukończeniu terapii, bo ja używam takiego sformułowania, którego użyłem również kończąc terapię, że terapia to jest dopiero jakby zakręcenie butelki, a później rozpoczyna się pielęgnowanie trzeźwości i utrzymanie tej trzeźwości. Panie Mariuszu, a skąd pan do nas dzwoni? Skąd można wiedzieć? Z Zielonej Góry. Z Zielonej Góry. A proszę powiedzieć, bo powiedział pan, że otrzymał, czy został pan wyposażony w narzędzia. A jakie to są te narzędzia? No, narzędzia, przede wszystkim terapia polega na tym, żeby zrozumieć swój problem. A wcześniej pan nie wiedział, że ma pan z tym problem? Oczywiście człowiek wie, ale człowiek, który jest uzależniony, nie chce dopuścić do tego, do siebie, myśli, że ma jakiś problem. I nawet jeżeli znajomi, czy rodzina, czy znajomi próbują to delikatnie, nawet w najbardziej delikatny sposób zasygnalizować, to taka osoba będzie się wypierać i nawet jeżeli przyzna rację, to twierdzi, że poradzi sobie z tym sama, co nie jest prawdą. Próbował pan sam sobie radzić? Próbowałem oczywiście sam sobie radzić, ale w pewnym momencie człowiek staje na granicy swoich możliwości, staje przed taką, można powiedzieć, przenośną ścianą, której nie jest w stanie ani przeskoczyć, ani obejść i sam po prostu sobie z tym nie poradzi, więc powinien szukać pomocy u innych, u terapeutów, u osób, które miały podobny problem i w tej chwili na przykład trzeźwieją. No i ja zdecydowałem się na to, że sam po prostu już nie radzę sobie z tym i potrzebuję pomocy innych osób, specjalistów. No dobrze, a co to znaczy, że sobie pan nie radził? Co takiego się działo już w pana życiu, że mówi pan, że sobie już nie radził, że ta ściana już była no, po prostu nie do przejścia? No, zaczyna się od rzeczy błahych, chociaż później zaczynają się problemy większe, takie jak na przykład rozpadło się moje małżeństwo, głównie z powodu tego, że nadużywałem alkoholu. Straciłem kilka lat temu prawo jazdy z tego powodu, że nadużywałem alkoholu. W tym roku straciłem pracę i to w firmie, w której pracowałem długo, bo 18 lat. I stwierdziłem, że po prostu upadam coraz niżej i jeżeli nie zmienię swojego życia, nie podejmę tej decyzji, to po prostu skończy się to dla mnie tragicznie. Co zresztą uświadomiono mi również już na samej terapii, że ostatnim takim etapem choroby alkoholowej, no niestety jest śmierć. Panie Mariuszu, a czy jest ktoś w pana życiu taki, jak słyszeliśmy tutaj z wypowiedzi pań Agnieszki, Małgorzaty i Dominiki, że tam a to siostra, a to tata, a to mąż wspierali, tak? Prosili, żeby się panie poddały tej terapii. Czy w pana przypadku też była taka osoba, czy to jednak pan sam zdecydował za siebie? Wspierali mnie przed podjęciem terapii, no wspierali mnie koledzy i koleżanki z pracy, nawet już po tym, jak zostałem zwolniony z pracy. Wspierał mnie mój brat ze swoją żoną. Wspierała mnie, o dziwo, może to dziwnie zabrzmi, ale moja była żona, z którą dalej mam bardzo dobry kontakt. Wspierała też mnie sąsiadka, która mieszka na tym samym piętrze w klatce. No, mam grono osób, które mnie wspierały i które, że tak powiem, mi kibicowały. No to wspaniale, to tylko się cieszyć. No to okazuje się, że też jest pan ważny dla wielu, wielu, wielu osób i dla których warto zrezygnować z tego nałogu. Powiem szczerze, że teraz patrząc wstecz, bo zanim podjąłem terapię, zanim podjąłem tą decyzję o terapii, to spadając coraz niżej, zagłębiając się w tą chorobę alkoholową, traciłem poczucie własnej wartości. A teraz naprawdę jak patrzę wstecz, to doceniam to i widzę, że byli i są wokół mnie przyjaciele, którzy naprawdę chcieli mi pomóc. Tylko że ja na początku tą pomoc odtrącałem, bo byłem tak zapatrzony w siebie, tak pyszny, że stwierdziłem, że sobie sam poradzę, co było i nieprawdą. Czyli pan również potwierdza, że jeżeli jest ten problem, to warto sięgać po pomoc, nie próbować być bohaterem, prawda, i radzić sobie samemu, tylko
wychodzić, tak? Do ludzi szukać. Oczywiście, wsparcia. Warto sięgać po pomoc, ale przede wszystkim należy sobie przewartościować swoje życie i zrozumieć również, że robi się to dla siebie. Nie mówimy tutaj o formie egoizmu, ale robimy to przede wszystkim dla siebie, jak również dla osób bliskich i osób, które krzywdziliśmy do tej pory przez to, że nadużywaliśmy alkoholu. A powód, dla którego pan nadużywał ten alkoholu, był jakiś jeden, czy to też złożona bardzo historia? No to było kilka powodów. Można w tej chwili, mógłbym powiedzieć, że takim głównym powodem to było to, że jakieś moje niepowodzenia w pracy czy stresy, ale powiem szczerze, że osoba, która ma problemy z alkoholem, która nadużywa alkoholu, zawsze będzie starała się znaleźć jakąś wymówkę, jakiś powód, żeby siebie usprawiedliwić. To proszę powiedzieć, panie Jarusz, bo już musimy kończyć tę naszą rozmowę, ale tak. Proszę powiedzieć, na dzisiaj zdobył pan taką wiedzę, prawda? Te narzędzia, o których pan mówi. Tak. To jak sobie radzić z tymi emocjami, żeby nie sięgać po alkohol? No, u mnie również dużym problemem było to, że od kilku lat mieszkam sam, a samotność nie jest dobrym doradcą, czyli należy, tak jak zostało to wcześniej powiedziane, czyli nie zamykać się w sobie, nie uciekać od innych ludzi, szukać pomocy u osób, nie szukać może towarzystwa, że tak powiem, imprezowego, ale szukać pomocy u osób, które albo zetknęły się z takim problemem, albo właśnie u specjalistów. Trzeba przełamać się w sobie i zrozumieć przede wszystkim to, że jest to choroba i robimy to i dla siebie, i dla innych. I to jest chyba najważniejsze. I stanąć w prawdzie ze sobą. Musimy kończyć niestety. Może kiedyś wrócimy jeszcze do tej rozmowy, panie Mariuszu. Gratuluję panu serdecznie. Tak. Wierzę, że pan wytrwa. Pozdrawiam serdecznie. Panie Leszku, bardzo dziękuję również za to dzisiejsze nasze spotkanie. Musimy już kończyć. Myślę, że za około miesiąca spotkamy się, czy to w studiu, czy telefonicznie. Pozdrawiam serdecznie, panie Leszku. Ślicznie dziękuję. Pozdrawiam państwa. Dziękuję. Pan Leszek Pieńczak, terapeuta uzależnień, który pracuje w szpitalu w Ciborzu na oddziale terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet.